Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie ustawy o Radzie Fiskalnej. Wiarygodność finansów publicznych to klucz obrony przed bardzo negatywnymi skutkami kryzysu gospodarczego, który dzisiaj szaleje w Europie i na świecie. Większość ekonomistów, niezależnie od opcji politycznej, od swoich poglądów politycznych, mówi wprost i przestrzega. Tylko przejrzyste finanse publiczne mogą być gwarantem do tego, aby bronić się przed kryzysem i mogą nas odbronić przed tymi turbulencjami. Złożyliśmy projekt ustawy, który wyciąga, można powiedzieć tak obrazowo, dłoń do rządu i chcemy pomóc. Chcemy pomóc, aby powstała instytucja, która będzie opiniowała, pomagała i kontrolowała to, co dzieje się w finansach publicznych. A wiemy dokładnie, że nie dzieje się najlepiej. To, co robi minister finansów, to, co robi pan Rostowski, jest niedopuszczalne, bo każda jego prognoza jest nieprawdziwa. Od 5 lat, od kiedy został ministrem finansów, kiedy coś mówi z tej mównicy choćby, za kilka miesięcy się nie zgadza i trzeba doprowadzać do korekty albo budżetu, albo zmieniać ustawy, bądź stawki podatkowe. Przypomnę, że wielokrotnie w czasie kampanii wyborczych minister finansów przekonywał Polaków, jesteśmy bezpieczni, nic się nie stanie z budżetem, mamy pieniądze, po czym prawie z łzami w oczach mówi, że się pomylił i trzeba podnieść podatek VAT, bo brakuje kilku miliardów złotych. Przypominam, jak atakował Sojusz Lewicy Demokratycznej, który chciał wygospodarować w budżecie państwa większe pieniądze na to, aby były inwestycje, które moglibyśmy finansować z Unii Europejskiej. Tak, aby napędzać polską gospodarkę, kiedy u drzwi Polski stał już kryzys. Minister finansów oskarżał nas, że chcemy szastać pieniędzmi na lewo i na prawo. I powiedział wtedy, pamiętam z tej mównicy, że budżet jest dobrze skrojony. Po 6 miesiącach powiedział znów, że zabrakło mu kilka miliardów złotych i trzeba było doprowadzić do nowelizacji budżetu, bo się nie spinał, bo się nie zgadzało. To robi minister finansów. Co działo się tak naprawdę z OFE, kiedy znów pan minister przesuwa środki, dysponując wiedzą, mówił wcześniej, że przecież budżet funkcjonuje dobrze, ma się dobrze, jest bezpieczny, a finanse publiczne są naprawdę prowadzone bardzo dobrze i mówi to minister finansów. Pamiętamy tą debatę. Teraz też premier mówi co innego. Kilka dni później minister finansów ogłasza coś innego, bo mówi, pomyliłem się, bo niestety zmieniły się warunki gospodarcze. Ile razy minister finansów ma nas tak wprowadzać w błąd? Ile razy ma mówić coś innego w poniedziałek, a co innego w piątek? Ile razy mamy dawać się mamić ministrowi finansów? Zobaczcie, co się dzieje, szanowni państwo, jak rośnie dług. To nie my będziemy go spłacali, tylko następne pokolenia. Minister finansów nie będziesz brał za to odpowiedzialności. Zobaczcie, co dzieje się na świecie, kiedy padają instytucje finansowe i kiedy też widzą poszczególne państwa, że nawet rządy i poszczególni ministrowie nie prowadzą przejrzystej polityki, powstają odpowiednie instytucje. Te instytucje, które kontrolują i nie pozwolą doprowadzić do katastrofy finansów publicznych. I stąd jest właśnie nasz projekt, projekt Rady Fiskalnej, gdzie znajdą się najlepsi z najlepszych, gdzie znajdą się osoby, które będą kontrolowały to, co robi Ministerstwo Finansów. I tu zwracam się do Platformy Obywatelskiej. Jak nie boicie się przejrzystości, otwartości i nie boicie się ministra finansów, poprzyjcie to. Bo tak jak powiedział poseł z Brzyzny, my jesteśmy gotowi do rozmów. Jesteśmy gotowi do ciężkiej pracy w komisjach sejmowych, aby zmienić tam te przepisy, które według was powinny być zmienione. Ale miejmy kontrolę, bo będziecie się wstydzić za ministra finansów, kiedy ktoś przyjdzie i pokaże, co naprawdę w jego resorcie jest. Bo dziś rola kontrolna parlamentu naprawdę spada, bo macie większość 231 głosów i więcej i możecie zrobić wszystko i przegłosować, tutaj się zwracam do pani poseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego, przegłosować każdą opinię, byle była tylko dobra dla was, dla koalicji rządzącej. Bo ja, pani poseł, mam inną opinię, znanego ekonomisty, świetnego profesora, który mówi, że to dobre rozwiązanie prawne i potrzebne. To dlaczego takie opinie nie są załączone w dokumentach? Dlaczego tylko jedna opinia przegłosowana większością głosów? Potrzebna jest Rada Fiskalna. Ona uratuje nas przed katastrofą. Musicie sobie to uświadomić. Jeżeli jesteście formacją polityczną, która zawsze mówi, jesteśmy gotowi do dyskusji, do debaty, do ciężkiej pracy, no to pracujmy.
Tylko mam takie poczucie, że kiedy wasz interes, mówię tutaj do posłów i posłanek Platformy Obywatelskiej, jest zagrożony, to potraficie przegłosować ustawę w bardzo szybkim, iście hazardowym tempie. Ale jeżeli jest ustawa, która powoduje, że być może Polacy spojrzą na błędy popełniane przez ministra finansów, to momentalnie chcecie ją odrzucić w pierwszym czytaniu. Dlaczego? Czego się obawiacie? Czego się boicie? To jest konieczność. Mieliśmy niedawno próbkę, co dzieje się, kiedy państwo źle działa. Mieliśmy sytuację z Amber Gold. Czy chcemy, żeby sytuacja w Ministerstwie Finansów była podobna do tej, którą mieliśmy z Amber Gold? Czy o to chodzi? Jeszcze raz przywołuję błędne prognozy ministra finansów. Jeszcze raz przywołuję te wszystkie rzeczy, które wyprawiał, aby w budżecie, tym tylko na tej pierwszej stronie, słupki się zgadzały. I na koniec, panie marszałku, Wysoka Izbo, dlaczego nie zmieniamy zasady liczenia długu publicznego? Dlaczego ta nasza statystyka jest inna niż ta europejska? Bo już mówił o tym dzisiaj bardzo dokładnie poseł z Brzyzny, że inaczej liczymy my w Polsce, a inaczej liczy Unia Europejska. I to, co mówi Unia Europejska do nas, a przecież wierzymy strukturom Unii Europejskiej, instytucjom Unii Europejskiej, powinno dać do myślenia, szczególnie posłankom i posłom koalicji rządzącej, żeby jednak się zastanowili i zmienili decyzję i dopuścili do pracy tą ustawę. Poprawmy ją. My jesteśmy gotowi, tak jak powiedział pan poseł z Brzyzny, gotowi do naniesienia wszelkich poprawek, żeby ta ustawa dobrze wyglądała. Żeby tak jak w innych krajach, europejskich i pozaeuropejskich, takie instytucje funkcjonowały. Bo funkcjonują dobrze i zobaczcie, pojawiły się w czasie największego kryzysu. O to apeluję i o to proszę.